Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier Szczeciński 29 sierpnia 1946 roku czwartek Czego oczekujemy od Wojewódzkiej Rady Narodowej Przewiduje się, że do końca sierpnia we wszystkich powiatach Pomorza Szczecińskiego zostaną zorganizowane i ukonstytuowane powiatowe rady narodowe pozwoli to na skompletowanie składu wojewódzkiej Rady Narodowej, która obecnie nie stanowi jeszcze całkowitej, w istotnym tego słowa znaczeniu, reprezentacji ludności województwa. Jaki charakter będzie miała ta praca? Niektóre fragmenty ostatnich obrad, jak na przykład problem różnicy cen artykułów rolniczych i przemysłowych, zabezpieczenie maszyn i narzędzi w gospodarstwach spółdzielczych, Usterki w gospodarce siłami pociągowymi, przekazanie zakładów energetycznych samorządom, powołanie komisji komunikacyjnej itd. nasuwają przypuszczenie, że życie samo narzuci jej bezwzględnie działalność przede wszystkim gospodarczą. Potrzeby województwa w tej dziedzinie są olbrzymie odbudowa wsi i miast, polityka migracyjna, organizacja rolnictwa, przemysłu, szkolnictwa, eksploatacja portu i wybrzeża. Oto niektóre zadań, jakie stoją przed przeróżnymi władzami, instytucjami i ogółem społeczeństwa. Zagadnienia te koncentrować się będą, bo muszą, na sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej. Tu usuwane i leczone powinny być wszelkie anomalia, schorzenia i objawy niepożądane. Tu wreszcie, w miarę potrzeby, winny być dokonywane zastrzyki zdrowej, twórczej inicjatywy gospodarczej, Wychodowanej na tak silnej pożywce, jaką jest znajomość terenu i jego potrzeb. Z pomorza zachodniego. Zaniedbałość służbową obóz pracy. Przedmiotem rozpoznawania delegatury Komisji Specjalnej w Szczecinie była sprawa skierowana przeciwko Edmundowi Sztube, kierownikowi spółdzielni Rolnik w Starogrodzie. Sztube został uznany za winnego zaniedbań służbowych, które wyraziły się w tym, że nie przygotował stosownej ilości dobrych naczyń do przyjęcia nadesłanej do spółdzielni cysterny nafty, skutkiem czego nastąpił znaczny ubytek nafty. Ponadto Sztube zaniedbał ogłoszenia remanentów poniemieckich w tej liczbie trutek na myszy, uniemożliwiając ich rozprowadzenie w okresie plagi myszy. Delegatura Komisji Specjalnej postanowiła wystąpić z wnioskiem o skierowanie Sztubego do obozu pracy przymusowej. Niemcy do robót publicznych Wszystkich Niemców znajdujących się jeszcze na terenie powiatu chojeńskiego skupia się w Dębnie w celu wykorzystania ich do robót publicznych, jak naprawy dróg i rozbiórki grożących zawaleniem domów. Są dla nich już pomieszczenia obliczone na około 1800 osób. Jednocześnie władze powiatowe zarządziły zwolnienie z pracy wszystkich Niemców zatrudnionych dotąd w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych, społecznych, w zakładach i w domach prywatnych. Uważamy to za bardzo cenną inicjatywę. W ten sposób choć trochę przyczynią się Niemcy do odbudowy kraju, którego zniszczenie spowodowali lub sami brali udział. Jednocześnie zarządzenie to ma duże znaczenie pod względem bezpieczeństwa. Ogłoszenia Codziennie świeże Węgorze wędzone Współdzielni Wojskowej Odra Szczecin, ulica Bolesława Krzywoustego, 72